www.namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Nie dać się wpędzić takie myślenie, będę się uczył, potem napiszę CV, wyślę i dostanę pracę. Bo to jest myślenie typowego przyszłego korposzczura, któremu ktoś inny przez całe życie mówi, co masz robić. Młody człowiek musi być przedsiębiorczy. Znaczy musi poprzez te różne projekty, o których mówiłem, nawiązać relacje z firmami, z ważnymi ludźmi w regionie, czy w internecie międzynarodowo i próbować zrozumieć, w czym jest naprawdę dobry. Czyli nie dać się wpędzić w taki kanał, dostanę jakąś tam pracę i 30 lat będę pracował, 5 lat tu, 5 lat gdzie indziej, tylko się zastanowić przez różne aktywności, które będę miał w życiu, przez różne małe projekty, które będę próbował, muszę w sobie odnaleźć talent. Bo każdy młody człowiek, każdy, ma jakiś talent. Tylko dla większości młodych ludzi ten talent pozostanie nieodkryty. To znaczy nie zdarzyło się w jego życiu nic, co pozwoliłoby temu talentowi się ujawnić. Ktoś ma talent do programowania, ale nikt mu nie pozwolił spróbować. Tak? Ktoś inny świetnie rysuje, ale nigdy nie wziął ołówka do ręki i nie postawił pierwszej kreski. Ktoś inny jest genialnym sprzedawcą i byłby dyrektorem sprzedaży wielkiej korporacji, albo rozwinął własną firmę w oparciu o te umiejętności, ale nigdy nie spróbował niczego sprzedać. Trzeba dać sobie szansę. I jak odnaleźć talent? Nie ma reguły, prawda? Checklista tak odnajduje talent, ale talent się odnajduje tylko poprzez próby. Czyli trzeba spróbować 5, 10, 20 rzeczy drobnych i za którymś razem być może się trafi właśnie na to coś. I nie ma lepszej kariery życiowej w życiu młodego człowieka, nie ma, niż zbudowanie sukcesu biznesowego na własnym talencie, czyli na tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy. Mamy wtedy frajdę, bo to mi sprawia przyjemność. Jestem dobry, wszyscy mnie podziwiają, że jestem w tym dobry i jeszcze zarabiam na tym pieniądze. I taki model myślenia powinien przyświecać młodemu człowiekowi. Czyli trzeba odejść od takiego myślenia, co ja mam zrobić, żeby dostać pracę w tej korporacji międzynarodowej, prawda? I potem będę zasyłał te 15 godzin na dobę, żeby piąć się potrzeba kariery, wygryźć innych konkurentów, zostać dyrektorem za 15 lat. Na rzecz takiego myślenia, co zrobić, żeby odkryć w sobie talent i wokół tego talentu zbudować moją własną przyszłość zawodową czy życiową. I tego życzę młodym ludziom, żeby tak zaczęli myśleć o swoim życiu i tak zaczęli planować swoje życie i wtedy będą szczęśliwi. 1000 pakowaczy w magazynach Amazona pod Poznaniem. No i się z tego cieszymy, wielki sukces, prawda, że w Polsce o 1000 pakowaczy więcej będzie. No nie chcemy być krajem, który specjalizuje się w pakowaniu paczek, prawda, w jakiejś hali, którą zbudowała taka czy inna firma. I ten model rozwoju jest dla Polski niekorzystny. Te miejsca pracy są, ludzie nie są bezrobotni, ale to są złe miejsca pracy.